Całość, baczność do hymnu państwowego. Hymnie. Spocznij. Szanowni goście, dzień 11 listopada jako rocznica odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień powszechczasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny, jest uroczystym świętem niepodległości. Czytamy w ustawie z 23 kwietnia 1937 roku. 11 listopada 1918 roku, gdy kończyła się I wojna światowa, Polska powróciła na mapę Europy. Nasi przodkowie i z pewnością nasi najbliżsi pozostawili nam z trudem odzyskaną ojczyznę, Polskę. Podczas dorocznych obchodów Święta Niepodległości przypominamy sobie o tym wyjątkowym momencie w historii naszej ojczyzny. Stajemy w ten dzień razem, aby oddać hołd wszystkim tym, dzięki którym
Po 123 latach zaborów odrodziła się wolna ojczyzna i im zawdzięczamy własne państwo. Wszystkim Polakom i żołnierzom walczącym o wolną i suwerenną Polskę, którzy bronili odzyskanej niepodległości, płacąc za to krwią i życiem. To czas zadumy, ale także dumy narodowej. To święto skłania do refleksji nad losem narodu, jego historią oraz współczesną tożsamością. Chociaż Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy 11 listopada, to decyzja o niepodległości Polski została formalnie ogłoszona już 7 października 1918 roku przez Radę Regencyjną. W tym dniu nie tylko Polska świętuje swoją niepodległość, ale również cały świat pamięta o zakończeniu I wojny światowej. To właśnie 11 listopada 1918 roku podpisano rozejm kończący wojenne działania na froncie zachodnim. Święto Niepodległości jako święto państwowe zostało ustanowione w 1937 roku, a zatem przed wybuchem II wojny światowej. Polacy oficjalnie obchodzili je zaledwie dwukrotnie, w roku jego ustanowienia oraz w 1938. W czasie II wojny światowej, pomimo zakazu i groźby represji, Polacy starali się uczcić 11 listopada. Żołnierze podziemia i zwykli obywatele manifestowali swoje przywiązanie do idei niepodległości, dekorując pomniki i malując patriotyczne hasła. Proszę o zabranie głosu komendantkę Chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach. Szanowni Państwo, to wielka radość móc świętować z Państwem 106. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Choć czasy, w których żyjemy, ponownie stają się skomplikowane, a dla wielu z nas zwyczajnie ciężkie, w dniu wielkiego polskiego święta pamiętajmy, iż w przeciągu tych ponad 100 lat udało nam się jako narodowi osiągnąć wiele i stawić czoła wielu przeciwnościom losu. Szanowni zebrani i wszyscy obecni, pozwólcie, że dokonam prezentacji zaproszonych gości. Witam radnych Sejmiku Wojewódzkiego, pana Zbigniewa Ziółko i pana Leszka Antoszczyszyna. Witam starostę Głubczyckiego, panią Annę Kobierską-Mróz oraz wicestarostę pana Artura Czechowicza. Witam radnych powiatu Głubczyckiego. Witam gospodarza dzisiejszej uroczystości, burmistrza Głubczyc, pana Adama Krupę oraz zastępcę burmistrza Głubczyc, pana Kazimierza Bedryja. Witam radnych miasta i gminy Głubczyce oraz przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Rafała Zwarycza i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, pana Kazimierza Naumczyka. Witam księdza proboszcza Daniela Leśniaka oraz kapelana rezerwy Wojska Polskiego księdza Wojciecha Hejczyka. Witam ojca Urbana Adama Bąka. Witam panią Amelię Mamczar, prezesa Związków Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezesa zarządu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych. Witam panią Halinę Sak, przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Głubczycach. Witam serdecznie przedstawicieli służb mundurowych. Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach, pana starszego brygadiera Wojciecha Semeniuka. Witam komendanta Powiatowej Policji w Głubczycach, pana podinspektora Piotra Smolenia. Witam dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach, pana majora Krzysztofa Sitnika. Witam prezesa OSPR Ochotniczych Straży Pożarnej, pana Adama Buchańca. Witam dyrektora Oświaty, Kultury i Sportu, pana Bartosza Dzierżę. Witam dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głubczycach, panią Iwonę Kusznier. Witam dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej, panią Barbarę Piechaczek. Witam przedstawiciela cechu rzemiosł różnych, pana Michała Gawłowskiego. Witam orkiestrę Dentą Plania z kapelmistrzem Władysławem Małdrzyk na czele. Witam dyrektorów przedszkoli, panie Annę Pyczak, Joannę Radecką, Annę Komplikowicz-Seretnicką oraz Mariolę Paterek. Witam dyrektorów szkół podstawowych w Głubczycach, panie Bożenę Haras-Wiciak, Ewę Błaszków oraz Bożenę Majkę.
Witam dyrektorów szkół podstawowych z gminy Głubczyce. Panie Aleksandrę Bobkier, Beatę Pasternak, Magdę Przybysławską, Violettę Tulej, pana Bogusława Bogdana Kulika, Tadeusza Wojciechowskiego. Witam dyrektorów szkół ponadpodstawowych, panów Krzysztofa Tokarza, Bogdana Chochowskiego oraz Jana Łatę i Tomasza Kiszczyka, dyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Witam prezesów i dyrektorów zakładów pracy instytucji. Witam przedstawicieli partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Witam nauczycieli i opiekunów młodzieży. Witam kadrę instruktorską Komendy Chówca ZHP i Krąg Seniorów. Witam Was, zuchy, harcerki, harcerze, druhny i druhowie Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Witam przedszkolaki i młodzież szkolną. Szczególne słowa powitania kieruję do tak licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych na dzisiejszej uroczystości. Witam telewizję lokalną i prasę. Witam mieszkańców Głubczyc. Witam wszystkich zebranych. Przed nami program artystyczny objęty honorowym patronatem burmistrza Głubczyc, przygotowany przez przedszkole Piccolino, następnie gromadę zuchową Świetliki oraz lokalną artystkę Amelię Lipę. W historii polskiej tak się składa. Był kiedyś ponad wiek niewoli. 11 listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił. I wtedy myśl powstała taka, by wszedł szacunek dla przeszłości. Ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał dniem niepodległości. Jakie były ojczyzny losu koleje, jakie Polska przeżyła dzieje, jak bardzo pragnęła wolności, niech nam pokaże krótka podróż do przeszłości. Niewoli Polska legła, przez wrogów rozgrabiona. Złotą wolność straciła, prześladowaniem trapiona. Rozgrabili naszą ziemię zachłani sąsiedzi. Na południu Austriak, Prusak na zachodzie, Rosjanin zaś na wschodzie. Chcą cię o to zniszczyć, nasz polski pradawny narodzie. Rzuciliśmy z użycia los nas, dos, nas, dos.
trafił dziś dla potomności ostatki swych poświęcić dni wśród fałszu wsiać się w szlachetności miazgą swych ciał żarem z tej krwi. My pierwsza brygada strzelecka gromada nas dos rzuciliście swu życia los nas dos, nas dos. My pierwsza brygada strzelecka gromada nas dos rzuciliście swu życia los nas. Polska to wieś, las i zboże w polu i szosa, którą pędzi do miasta autobus i samolot, co leci wysoko nad tobą. Polska to miasto, strumień i rzeka i komin fabryczny, co dymi z daleka, a nawet obok, gdy nad nami mkną. Polska to jest także twój rodzinny dom, a przedszkole tak i przedszkole i róża w ogrodzie i książka na stole. Szczęście, że w tym momencie.
końca też nie wiem. Było ciemno, wiem, że z pochylonym głową stałam, tak jak stał się w kościele. A gdy stałam i widziałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos. Bliżej, więc podeszłam, jak spiszę obywatele, przedstawiciela władzy. Baczność. Proszę delegację o złożenie kwiatów pod pomnikiem czynu zbrojnego.
Spocznij. Całość, baczność do roty. Spocznij. Dziękujemy wszystkim młodym artystom za uświetnienie dzisiejszych obchodów, a Państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość z tak wyjątkowej okazji, jaką jest rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasze świętowanie w powiecie głubczyckim trwa i nie kończy się z końcem uroczystego apelu. W naszych szkołach odbywały się uroczyste akademie, trwają eliminacje do powiatowego konkursu recytatorskiego strofy o ojczyźnie. Organizowane są liczne imprezy kulturalne, koncerty i biegi niepodległościowe. Zapraszamy Państwa serdecznie na dzisiejszy koncert patriotyczny Moja Ojczyzna w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach, które rozpocznie się o godzinie 17. Cieszymy się, że nasza lokalna społeczność celebruje święta wolnej i suwerennej Polski. Życzę Państwu radosnego świętowania, zdrowia i aby dla każdego z nas wolna ojczyzna była miejscem szczególnym, dla którego warto żyć i pracować. Czuwaj! Jeszcze pozostańcie z Państwem z nami minutkę, odprowadzimy poczty sztandarowe i zapraszamy wszystkich do wspólnego zdjęcia. Całość, baczność! Poczty sztandarowe, prawo, zwrot! Za mną, marsz!